Cztery drużyny z powiatu krzanowskiego zagrały w finale powiatowych igrzysk młodzieży szkolnej w koszykówce dziewcząt. Rozgrywki w ramach igrzysk rozpoczęły się z początkiem roku szkolnego. Najpierw wyłaniano najlepsze drużyny z poszczególnych gmin. Teraz one spotkały się na finale w Krzanowie. Na parkiecie można było obserwować grę dziewcząt ze szkoły podstawowej nr 3 w Krzanowie, z Trzebińskiej Trójki i z zespołów szkół w Zagórzu i Gromcu. Zawody rozgrywano w systemie każdy z każdym. System mamy każdy z każdym, każda drużyna rozegra 3 mecze w celu wyłonienia zwycięzcy, który będzie reprezentował nasz powiat na zawodach rejonowych. Emocji podczas meczów nie brakowało, choć od pierwszego spotkania, w którym zawodniczki SP3 w Krzanowie pokonały koszykarki z Trzebińskiej Trójki 31-2, widać było, kto w tym turnieju ma szansę na zwycięstwo. Krzanowska Trójka była faworytem, bo w tamtym roku wygrała te igrzyska na poziomie powiatu, choć potem nie przeszła etapu rejonowego. W tegorocznych rozgrywkach w ramach igrzysk Trójka też od początku była typowana na zwycięzcę. Parka jest zacięta, natomiast już zawody gminne w gminie Krzanów pokazały, że gospodarze dzisiejszego turnieju, czyli szkoła podstawowa nr 3, ogrywała przeciwniczki w Krzanowie dosyć wysoką różnicą punktów. W finale też zawodniczki z Krzanowskiej Trójki okazały się niepokonane. Z drużyną z Gromca wygrały 21-28, z Zagórzem 29-6. Wyniki pozostałych spotkań to SP Gromiec, SP Zagórze 28-4, SP 3 Trzebinia, SP Zagórze 6-10, SP 3 Trzebinia, SP Gromiec 10-22. Zwyciężczynie turnieju, czyli zawodniczki z Krzanowskiej Trójki, będą reprezentowały w zawodach rejonowych powiat krzanowski. 16 marca w Wadowicach koszykarki Trójki będą rywalizowały z mistrzyniami powiatu oświęcimskiego, wadowickiego i olkuskiego.